tvpodkarpacie.pl. Spotkanie 42. kolejki polskiej hokej ligi pomiędzy Ciarko PBS Bank KH Sanok a JKH GKS Jastrzębie, czyli starcie drugiej i trzeciej drużyny w tabeli przed tą kolejką, było zdecydowanie meczem na szczycie. I choć momentami gra nie porywała, to na brak emocji kibice zgromadzeni w sanockiej arenie narzekać na pewno nie mogli. Zapraszamy do obejrzenia skrótów tego spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii trenerów. Trafienie do strzelca.
wyrównany mecz, emocjonujący, trzymający w napięciu do końca. Początek, duża przewaga Sanoka. Później w drugiej tercji odwróciliśmy to. Sanok z nas później dogonił, strzelił bramki. Zabrakło nam dosłownie 30 sekund, żeby to utrzymać. Naszą wygraną. Bramka na 5-5. Cztery bramki dostajemy w naszym osłabieniu. 3 razy 5-4 i ta ostatnia 6-5. Także szkoda, ale tutaj szacunek dla chłopaków, bo dzisiaj zostawili to, co wszystkie siły, serce, zaangażowanie, to po prostu tego im dzisiaj nie można odmówić. Także no i cieszymy się z tego jednego punktu, chociaż mówię, no 3 punkty były na wyciągnięcie ręki. Bardzo nerwowy mecz w naszym wykonaniu. Nie wiem, czym było to spowodowane. Te krążki naszym zawodnikom uciekały, skakały. Niemniej jednak, jak trener tutaj wcześniej powiedział, początek nasza przewaga, później mniej więcej się to wyrównało i swoje kazy też i miał przeciwnik. Myśmy za dużo błędów popełnili w grze obronnej, na czym no, w dalszym ciągu musimy pracować. Przegrywając przed końcem meczu jedną bramką, chłopcy nie podali się. Ściągnęliśmy bramkarza i wykorzystaliśmy tą przewagę 6-5 na te 23 sekundy. Martin Wozdecki, bardzo ładny strzał. Choć była jeszcze tam odłożona kara, sędzia tam sygnalizował karę, ale dobrze, że ten strzał został oddany, precyzyjny koło słupka. 5-5, no a karne to już loteria widzieliśmy. Tak. tvpodkarpacie.pl